Przez prawie 50 lat pracy naukowej ja zawsze starałem się opracować metody, które może każdy sam w domu zrobić. To dotyczy walki z wirusami i to dotyczy także tej plamki, zwyrodnienia plamki żółtej. I kolejna sprawa, nie trzymanie moczu u kobiet. To robiliśmy w latach 80. Tylko to jest za tanie i dlatego w sprzedaży się nie ukazało. Każdy elektryk przy przeciętnej inteligencji może coś takiego zrobić. Też to było opisane. To jest przyrząd na baterię, paluszki zwykłe, więc nic złego nie zrobi. Kobiety, które mają nietrzymanie moczu, albo faceci, którzy mają nie do końca opróżnianie pęcherza, prostatę czy coś takiego, wystarczy, że jedną elektrodę położą sobie nad spojeniem łunowym, drugą z tyłu na pupie, przekręcą tak, żeby poczuli coś, co się nazywa mrowieniem. Ci starsi to pamiętają, jak się baterię przykłada do języka, to takie szczypanie jest. I to trzeba poczuć tutaj. Tydzień, dwa takiej stymulacji wszystko ustępuje. Jak Państwo będziecie chcieli się więcej dopytać, tak jak mój syn będzie mówił, to można jeszcze ćwiczenia zastosować. Ale to wystarczy. Żadnych operacji nie robić. Bo jak Wam potną i będziecie... No to już wolę nie mówić. Także to proszę brać pod uwagę. To wszystko jest znane i opisane. Omega-3 nie poprawia leczenia udarów mózgu. To dlaczego Wam to wciąż przepisują? No to nie poprawia, nie ma takiej pracy, która by wskazała, że to poprawia. Nie leczy cukrzycy. A ile osób z cukrzycą to bierze? Tabuny całe. Tak samo w chorobie Crohna. Zresztą z tą chorobą Crohna to ostrożnie. Jeżeli ktoś przez dłuższy okres bierze to mleko od krowy, na przykład tadzia, to po 3-4 tygodniach nie ma choroby. Wszystko się wynormuje, bo to jest przewlekłe zapalenie przez bakterie. Taki facecik, najczęściej to są jacyś informatycy albo tego rodzaju ludzie, siedzi cały czas przy biurku, żre jakieś świństwo, paskudy, snickersy czy tego, rodzaju batony, a tam jest podawany środek konserwujący. A kto mi powie, co to jest środek konserwujący? Henia, nie? Tyle to wszyscy wiedzą. A to jest rodzaj antybiotyku albo jakiś inny antyseptyk. Czyli niszczy wszystkie bakterie. Może leżeć rok na stole i żadna bakteria tam nie urośnie. No dobrze, ale jeżeli to niszczy bakterie, to niszczy także bakterie w moim przewodzie pokarmowym. A każdy z Państwa ma około 1,5 kg bakterii. I genom wszystkich bakterii jest dużo większy niż genom Państwa. A Wy to wybijacie, bo sobie batona chcecie kupić, albo tam coś innego. I potem się dziwicie, że chorujecie. No pewnie, że tak. Poza tym proszę pamiętać, że tak zwane wrzody żołądka nie mają nic wspólnego z LPP, omeprazolami czy lansoprazolami. Tak samo jak sprzedają ranigas teraz jako lek. A ten lek ma oficjalnie napisane, miał jeszcze, bo to był lek w 70-tych latach wprowadzony, że może spowodować raka. No to jaki sens kupować takie coś? Nie mówiąc, że powoduje niewydolność nerek, wielotorbielowatość nerek. No to po co to jecie? No bo potem jest co? Dializa albo przeszcia. Dializa to jest do tam 80 roku życia, ale przeszczep tylko do chyba 50. Potem już przeszczepów nie robią. No to jaki sens sobie samemu robić chorobę? Tak samo przy schizofrenii, autyzmie i tak dalej, nie ma żadnego powodu do brania omega-3. A to jest coś, co Państwo też już wreszcie powinniście zapamiętać. Dziecko do 12 roku życia nie powinno mieć w żaden sposób do czynienia z ekranami, monitorami, bo to jest mikrofalówka. Jak ktoś nie wie, co to znaczy,
to niech włoży jajko do kuchenki mikrofalowej i zobaczy, ile będzie potem miał mycia. To jest gotowanie. Dlaczego dzieci są gorzej poszkodowane? No bo mają cieńszą skórę. W skórze znajduje się woda, która pochłania część energii. Jak pochłania tą energię, to tutaj to duże to jest właśnie dzieci z tej strony, a tamto jest dorośli. Woda jest pochłonięta, nie wchodzi do środka, do mózgu. A u dzieci tego nie ma. A ja widzę tutaj małe dzieci, komórką lata i się bada, bo mamusia chce mieć spokój, kupiła i stać ją na tą nowobogacka, kupiła mu tam lajstopa czy coś innego. No tak głupota jest straszna. A to nic nie daje. Spożywanie kwasów omega-3 zwiększa ryzyko występowania migotania przedsionków. No to jaki sens? Jaki sens brania tego? Po co chcecie się truć? Nie mówiąc o nowotworach i tak dalej. No, a to jest dla panów, ta górna część, a dolna dla pań. Proszę zobaczyć te buciki. Szpilki, ładnie wygląda. Ale to powoduje haluksy. Osobiście uważam, że każda kobieta, która przyjdzie z haluksami do lekarza, powinna się leczyć na własny koszt. No bo dlaczego społeczeństwo ma płacić za to, że ona głupia sobie zdeformuje nogi? No dlaczego? A wszystkie muszą nosić, tak jak ta tutaj celebrytka, szpileczki, bo to ładnie wygląda, na 10 minut. A jak przekroczy 30-40, to chodzić nie może bez operacji. No to już mówiłem mniej więcej o to omega-3. I to by było mniej więcej wszystko na teraz. Oddaję głos mojemu synowi, żeby dokończył sprawę. Natomiast jeżeli są jakieś pytania takie ogólne, to mogę odpowiedzieć tutaj, a indywidualne to tam u góry na werandzie. A jaki ser najlepszy? Jaki co? Ser najlepszy. W końcu sera dzisiaj było. Najlepsze kupować sery, bo to tak najprostsze. W cenie powyżej 50 zł za kilogram. To wszystko co do 50 zł to jest tylko i wyłącznie olej utwardzany. Ach, za cholerę nie wiem jaka jest technologia, bo tego nigdzie nie podają. Troszeczkę głośniej. Tak, urządzenie. A to jest, to proszę się do nas tam, ja podam pani resztę dalej. To serdecznie dziękuję. 3 minuty przerwy i zaczynamy od nowa.